Ciepła szklaneczka dobrego czaju z miodem, kilka inteligentnych książek i stare PRL-owskie radio to dobry początek, żeby zacząć pierwszy odcinek Zwykłych Rzeczy. Przygotowałem sobie tutaj małą ściągę, żeby oczywiście wszystko spamiętać. Natomiast skąd Zwykłe Rzeczy i co ta nazwa właściwie oznacza? Sam do końca tego nie wiem, dlatego że pierwszy ten odcinek pilotażowy jest po to, żebym zrobił sobie jeden mały eksperyment audiowizualny i zobaczył w ogóle, z czym to można zjeść, co można stworzyć i co w zasadzie można opowiedzieć. Dlaczego stworzyłem? Dlaczego jakby wymyśliłem sobie ten projekt i stwierdziłem, że coś w tym temacie zrobię. To jest akurat bardzo proste, dlatego że dosłownie teraz mija 11 lat od kiedy prowadzę fotobloga. Tak wiem, po tych 11 latach prowadzenie jakby blogów, fotoblogów ma w zasadzie mniejszy sens, szczególnie w oparciu o fotografię, dlatego że jakby wszystko rozeszło się, jakby nazwijmy to ten główny taki strumień twórczości fotograficznej w większości tych ludzi, którzy prowadzili i tworzyli fotoblogi, rozlało się na Instagram czy Facebook, więc dzisiaj jakby mogę wypowiadać się tylko i wyłącznie jako za samego siebie, gdzie prowadzenie fotobloga uważam jako trochę sport, trochę przyjemność, trochę jakby przyzwyczajenie i kontynuacja takiej jakby blogowej przyjemności. W każdym razie coś w ten deseń. Długo, naprawdę długo zastanawiałem się, o czym będą generalnie zwykłe rzeczy. Natomiast jakby na dzień dzisiejszy pewna forma mi się zarysowała, inspirując się innymi twórcami internetowymi, którzy publikują swoje filmiki, twarze, głosy i twórczość na YouTube. I pomyślałem sobie, że będę jakby zamienię albo spróbuję zamienić fotografię i wpisy fotograficzne na takiego troszeczkę wideobloga. Zwykłe rzeczy będą opowiadały o jakby moim spojrzeniu, o tym wszystkim, co mnie otacza i mnie interesuje, ale też, żeby nie było tak, że będę, nie wiem, filmował wyprawę do sklepu mięsnego lub po bułki i opisywał zastaną tam rzeczywistość. Nic z tych rzeczy. Natomiast będą tam ciekawe rzeczy, które jakby mnie interesują i mogą zainteresować innych ludzi. Z kolei jakby sporym jakby wyzwaniem i aspektem albo odnogą, jedną z form zwykłych rzeczy będą oczywiście podróże i myślę, że tutaj jakby fajnie byłoby się na tym skupić. Czyli podróże, część fotograficzna, ponieważ te osoby, które gdzieś tam kojarzą moją działalność, wiedzą, że fotografia spełnia u mnie i jest ogromną częścią mojego życia. W sumie przeszło, robię to już dłużej jak połowę tego życia. I jakby jedną z takich form podzieloną na dwie części obrazowe będą to spotkania z ciekawymi ludźmi, gdzie jakby postaram się zrealizować sobie krótkie formy dokumentalne, żebym po prostu sam spróbował tej formy i trochę się tym pobawił. A ostatnią jakby rzeczą, jaką będą miały zwykłe rzeczy, to będą rozmowy z ciekawymi ludźmi, którzy według mnie są pewnego rodzaju autorytetami i mają naprawdę coś ciekawego do powiedzenia, a nie są znane z tego, że są znane. Herbatkę oczywiście przed każdą rozmową trzeba wypić, więc mam nadzieję, że także u Was na biureczkach są jakieś przed komputerami herbatki, więc ja za Wasze zdrowie i swoje siorbnę ze dwa razy. Niech będzie raz. Dobrze. Na pierwszy rzut zwykłych rzeczy chciałbym zaprosić Was wszystkich w podróż w bardzo ciekawe miejsce, które dla wielu osób może
wydawać się mało ciekawe, co jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast dla mnie jakby sporym aspektem w odczuwaniu rzeczywistości i życia i wszystkich rzeczy są sentymenty. Dlatego chciałbym Was zabrać, żeby już naprawdę nie przedłużać, zabrać Was do Terespola. Jest to miasto przygraniczne, w zasadzie miasto graniczne, w którym jest przejście graniczne z Białorusią, konkretnie z Brześciem. I tutaj jakby dosyć interesującą sprawą są wszystkie wspomnienia mojego dzieciństwa. I dziś chciałbym skupić się na trzech miejscach. Mam tutaj spisane, żebym dokładnie pamiętał. Są to wszystkie, może no nie wszystkie, bo jakby nie starczyło mi czasu na zrealizowanie tego, ani pogoda też nie była taka jak trzeba. Są to trzy interesujące rzeczy, które mieszczą się za torami kolejowymi. Jeszcze będzie okazja, żebym delikatnie wspomniał coś może o Terespolu, natomiast zapraszam już teraz na trzy krótkie materiały z krótką opowieścią na temat ciekawych miejsc w Terespolu. Na załączonej mapie widzimy, że Terespol znajduje się na wschodnich rubieżach naszego pięknego kraju. Za rzeką Bug znajduje się Brześć, jest to już Białoruś. Natomiast w tym odcinku chciałbym pokazać Wam trzy fajne miejsca. Pierwszym miejscem jest to przejazd kolejowy, w zasadzie są to dwa przejazdy. Drugie miejsce jest to Aleja Marzeń, trzecim są to forty. Także zapraszam na krótki materiał wideo. Kozak do dziewczyny, sztobę czuje. Szczeroczku daje, dobry wieczór każe, szczeroczku daje. Dziewczyna jo, by weselioćka ja, raz mowo. Thank you.
A więc jeszcze jesteście. Jest mi bardzo miło, że udało Wam się przebrnąć przez te trzy miejsca. Mam nadzieję, że jeżeli któryś z Was kiedykolwiek gdzieś tam będzie w tamtych rejonach, może odwiedzi i będzie mi z tego powodu bardzo miło. No, ponieważ materiał był tak długi, że pozwoliłem sobie zrobić już drugą herbatkę. Przepraszam, ale muszę, bo póki jest ciepła i miodek dobry. Tak więc jeszcze raz, cieszę się, że dotrwaliście do końca tego pierwszego odcinka Zwykłych Rzeczy. Materiał do drugiego i trzeciego odcinka jest już zrealizowany, więc oczywiście nie opublikuję go od razu, żeby też jakby nie wrzucać wszystkiego do sieci, a potem długo pozwalać sobie na czekanie na następne materiały. Dlatego też dziękuję Wam i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję.